Proszę Państwa, witam serdecznie na drugim posiedzeniu Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego powołanego uchwałą burmistrza miasta Krzysztofa Paśnika. Na początek zapoznam się z listą obecności, ale jakiś długopis by mi się przydał, bo tu piszę lekarzu, ulecz się sam się nie podpisałem. I stwierdzam, czy jest kworum. A, jeszcze. Także trochę te formalności proszę wybaczyć, że nam potrwają, bo tutaj. Czy wszyscy obecni na sali upoważnieni do złożenia podpisu na liście obecności złożyli go? Więc tak, zespół liczy 9 osób. Widzę podpisów 5. Czyli kworum niezbędne do podejmowania wiążących decyzji w ramach zespołu jest. W związku z tym listę obecności już sprawdziłem. Słyszę tutaj od pana przewodniczącego, że dwie osoby jadą. O, moja pani przewodnicząca. Takie miałem wrażenie, że pani jest tak. Czułem, że pani jest taką więź duchową. Czyli proszę państwa, jest 6 osób. Czyli mamy zdolność do podejmowania wiążących decyzji. Zatem chciałbym po sprawdzeniu, czy jest kworum, przystąpić do przedstawienia Państwu porządku obrad. On w dniu dzisiejszym przedstawia się następująco. Otwarcie obrad, co właśnie uczyniłem. Przedstawienie porządku obrad, co właśnie w tej chwili czynię. 3. Rozpatrzenie odwołań wnioskodawców projektów wstępnie zarekomendowanych negatywnie. 4. Zatwierdzenie ostatecznej liczby listy projektów, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców oraz listy projektów zarekomendowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. I 5. Zamknięcie obrad. Czy do tego, co tu powiedziałem, są jakieś uwagi? Jeśli nie, to proszę Państwa, przystępujemy do realizacji tego jakby porządku obrad. Zanim to uczynię, to dwa słowa tylko przypomnienia, że rozumiem, że naszą konstytucją naszego zespołu jest uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzania na terenie gminy miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta. Zakładam, że wszyscy członkowie zespołu znają przepisy tej uchwały. I zgodnie z przepisami, nawet zapisem pierwotnie umieszczonym w Konstytucji, urzędy administracji publicznej, a nasz zespół można powiedzieć, że jako powołany przez burmistrza również mieści się w tej definicji, proszę Państwa, obywatelskości, działa jedynie w granicach i na podstawie konkretnych przepisów prawa. Znaczy to, że nie może wymyślać albo powoływać się na jakieś inne przesłanki, inne niż wymienione w konkretnym wskazanym przepisie. Jeśli tak, to jeśli ta uchwała zawiera jakieś ograniczenia albo wytyczne, albo wskazania, którymi się należy kierować przy podejmowaniu decyzji, to znaczy, że od tego nie ma odwołania, niezależnie od tego, jakie jest nasze nastawienie, z czym tu przychodzimy, kto jest naszym kolegą, kto nam każe tak czy inaczej głosować, albo komu obiecałem, bądź obiecałam, że będę się zachowywać tak czy inaczej. Mamy się zachowywać niezależnie, zgodnie z własnym sumieniem. Proszę Państwa, mówię to tylko po to, że nie, że sugeruję, że ktoś miał inne nastawienie, ale chciałbym tylko przypomnieć, rozumiem, rzeczy oczywiste. Jeśli tak, to przystępujemy już do realizacji porządku obrad, czyli do rozpatrzenia odwołań wnioskodawców projektów wstępnie zarekomendowanych negatywnie. Bo właśnie, bo praca naszego zespołu, powołanego to uchwałą przez pana burmistrza Paśnika, polega na tym, że my mamy na podstawie paragrafu 8, proszę Państwa, ustępu 5, zacytuję. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego rozpatruje odwołania dotyczące projektów wstępnie zarekomendowanych negatywnie i konsultuje je z wnioskodawcami. I następny ustęp z tego paragrafu. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego może zmienić rekomendację burmistrza na pozytywną po wysłuchaniu wnioskodawców lub po usunięciu wskazanych przez burmistrza wad.
wynika z tych dwóch ustępów taki oto wniosek, że my dzisiaj zajmujemy się tylko rekomendacjami pana burmistrza, wstępnie zaopiniowanymi negatywnie i zaraz do tego dojdziemy. Dziękuję panie przewodniczący za przypomnienie. I drugie ograniczenie, tylko te, co do których wpłynęło odwołanie, więc rozumiem, że rekomendacji negatywnych pana burmistrza może być więcej, jeśli niektórzy machnęli ręką, albo zapomnieli, albo powiedzieli sobie, dam już sobie spokój, bo nie warto, jeśli się nie odwołali. W związku z tym ja bym w tej chwili sprawdził, ile projektów wpłynęło, tych, które mają rekomendacje negatywne, i zaraz będziemy sprawdzać, czy od tych rekomendacji negatywnych są odwołania. Proszę państwa, państwo rozumiem, że dostali łącznie ze mną. Ja dostałem 30 stycznia, czyli 30 stycznia, czyli dzisiaj, dostałem pismo z Urzędu Miasta datowane na 23 stycznia. Pismo, gdzie druga kartka zawierała listę rekomendacji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. I widzę, że tych projektów zgłoszonych do tej edycji budżetu obywatelskiego jest 23. Z tego rekomendacje negatywne dostały następujące projekty. 14 pozycja, rozumiem, że państwo to znają, ale muszę to dopilnować, żeby potem nie było jakiegoś mijaka. 14 pozycja, budowa automatycznej toalety miejskiej, gdzie jest uwaga, że wstępnie negatywna, wnioskodawca nie zmienił ani nie uzupełnił w wymaganym terminie złożonego wniosku. Mam pytanie, czy jest do tego odwołanie? To pytanie kieruję do przedstawicieli Urzędu Miasta. Jest rekomendacja, czy nie ma? Czy odwołanie, czy jest, czy nie? Czy państwo się zgadzają zatem z moim wnioskiem, że w ogóle się tym nie zajmujemy i uznajemy, że z automatu rekomendacja negatywna została podtrzymana, bo się po prostu nie zajmujemy, bo nie ma odwołania. Jeśli tak, to przejdę do punktu 15. Tu jest błąd taki raczej formalny. Ten projekt nazywa się Dbamy o zdrowie naszych dzieci, zakup i montaż szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 Lubartów, ale to już było na poprzednim posiedzeniu. Przejdziemy do następnych. 16, tak samo mówiliśmy już o stołówce na poprzednim posiedzeniu. 17 projekt, interaktywny sposób na ekstra szkołę. Wstępnie negatywna rekomendacja i od wnioskodawcy nie wpłynęło w wymaganym terminie odwołanie. Mam pytanie. Czy państwo podtrzymują tezę, że nie ma odwołania? Od projektu interaktywny sposób na ekstra szkoły nie ma, tak? Nie zajmujemy się. 18 punkt. Przebudowa ulicy wewnętrznej na osiedlu 3 Maja pomiędzy ulicą Batalionów Chłopskich z ulicą Józefa, czy Jana, czy... Jak się nazywa Słowacki? Ale, przepraszam. Z ulicą Juliusza Słowackiego oraz cenne życie, czyli zakup defibrylatorów. Jest wstępnie negatywna rekomendacja. W uzasadnieniu wnioskodawca nie zmienił ani nie uzupełnił w wymaganym terminie złożonego wniosku. W takim razie proponuję przejść najpierw do arkusza rekomendacyjnego, na jakiej podstawie ta rekomendacja była negatywna. Zaraz, jak państwo mają te kwity, to też proponuję do tej rekomendacji zajrzeć. O, ja już ją mam i patrzę na końcu takiej listy rekomendacyjnej, tam 11 punktów, czy ileś jest, które Urząd Miasta sprawdza i jeśli któryś nie spełnia kryteriów, to jest rekomendacja negatywna. I tu piszę w uzasadnieniu tej listy rekomendacyjnej uzasadnienie. Wnioskodawca nie zmienił ani nie uzupełnił w wymaganym terminie złożonego wniosku. Pan Robert Polychańczuk napisał coś takiego. Mam pytanie, czy wnioskodawca się odwołał? Odwołał. Czy odwołania wpłynęły do wnioskodawcy, czy tekst odwołania jest państwu znany? Mam pytanie, czy w związku z tym przechodzimy do realizacji tej uchwały, która mówi, że w takim razie zespół ma prawo do i powinien nawet i obowiązek rozpatrzyć odwołanie, wysłuchując wnioskodawcę. Mam pytanie, czy ponad tezy, które były zawarte w odwołaniu, czy pan wnioskodawca ma coś nowego albo innego, albo w nowym świetle czegoś ciekawego do powiedzenia? Proszę, udzielam panu głosu. Panie, pokażę to odwołanie jeszcze, bo gdzie jest
Wniosek jest tam uzupełniony o... i wyjaśnienie jest pewne dane. Czyli rozumiem, że nie chce pan niczego dodać nie, do tego, co tym, było co jest, dodane? Tak, co jest we wniosku dodane tam, w odwołaniu co jest dodane. Proszę państwa, akurat znalazłem chyba to odwołanie. W odwołaniu, które państwo macie, pan Kossak twierdzi, że braki w zgodzie właścicieli nieruchomości na posadowienie jakby treści projektu defibrylatorów zostały usunięte. Chciałbym w takim razie zapytać, w jakiej formie było to zapytanie do właścicieli i w jakiej formie właściciele nieruchomości odpowiedzieli, bo uchwała dokładnie precyzuje, w jakim trybie i co musi się stać ze strony właścicieli, żeby móc przejść dalej. Mam pytanie, w jakiej formie pytaliście właścicieli nieruchomości o wyrażenie zgody? Osobiście to było załatwiane. A nie było tego na piśmie czy ustnie? Czyli ustnie było... to było załatwiane. A jaka była odpowiedź? Osobiście ustnie. Aha, jest i na piśmie, tak, bo to załatwiał ten temat. Udzielam panu głosu. Było załatwiane ustnie, jest przedstawione pisemne pozwolenie na posadowienie defibrylatorów kapsuł na budynkach. Proszę państwa. Rozumiem, że chce teraz głosu zabrać pan przewodniczący. Proszę, oddaję panu głos. Znaczy ja proponuję, żebyśmy zrobili jedną rzecz, żebyśmy wczytali się uważnie w odwołanie najpierw, ponieważ ten projekt w ogóle został oceniony negatywnie wbrew zapisom samego projektu, ponieważ zostało zapisane i wymagano od wnioskodawcy dostarczenia dokumentów związanych z Lubelsko 30A i Lubelsko 95, podczas kiedy mamy napisane w lokalizacji projektów w formularzu zgłoszeniowym projektu działki miejskie w centrum miasta przy Jana Pawła II oraz wzdłuż ulicy Lubelskiej. Tutaj jest sytuacja taka, że sam wnioskodawca niekoniecznie wskazywał, że one muszą się znajdować w tych miejscach. Natomiast w chwili, kiedy dostał negatywną rekomendację, tu czytamy w tym uzasadnieniu, dostarczył niezbędne dokumenty, które są wymagane i mamy podpisane w załączniku do pisma pierwotnego pismo z banku, gdzie bank, jeżeli zażądał, od tego rozumiem burmistrz, zażądał takiej zgody, zostało to dostarczone i podpisany jest pani prezes Danuta Adameczek, pan Mirosław Gajewski oraz pan Władysław Mikucewicz. Czyli pełen zarząd wyraził zgodę na posadowienie defibrylatorów na tych obiektach i uzupełnione zostały te dokumenty, o które wnosił pan burmistrz. Więc ten wniosek nie posiada już uchybień w postaci takiej, że nie ma jakiegoś dokumentu załączonego, który dyskwalifikowałby ten projekt i w pełni jest zgodny z zapisami naszego regulaminu. Także tutaj wnioskuję o zmienienie rekomendacji z negatywnej na rekomendację pozytywną tego projektu. Dziękuję za uwagę. Przypominam tylko, że pytałem wnioskodawcę, czy ma coś nowego do wniesienia od tekstu odwołania. Stwierdził, że podtrzymuje to, co było w tym odwołaniu, więc zgoda. Tutaj sprzeczności nie ma, aczkolwiek ja, no powiem, dotrzymując pewnej tej atmosfery takiej, no rzeczywiście rozpatrzenia, takiej atmosfery, żeby rozpatrzeć wszystkie za i przeciw, to ja jednak bym się czegoś czepił. Jedynie po to, żeby pokazać, że szukamy doskonałości, to znaczy literalnie, no, pan to mówi, że to dziura w całym, literalnie, czy wszystkie elementy zostały wzięte pod uwagę i jeśli tak, to jest pewna sprzeczność, którą ja jednak, na przykład ja osobiście, nie jako przewodniczący, ale jako członek zespołu, rozstrzygam na korzyść wnioskodawcy, bo proszę państwa, w uchwale pisze wyraźnie, że jeśli projekt inwestycyjny ma być realizowany na nieruchomości niebędącej własnością gminy miasto Lubartów, to właściciel powinien pod warunkiem powinien nieodpłatnie przekazać na własność gminie. To jest artykuł 3, proszę państwa, ustęp 3. Zostało to powtórzone w artykule w paragrafie 5 w ustępie 6. Wnioskodawca projektu musi uzyskać zgodę jednostki organizacyjnej gminy miasto Lubartów zarządzającej nieruchomością, na której ma być realizowany projekt lub deklarację właściciela nieruchomości, o której mowa w paragrafie 3 ustęp 3 o
o nieodpłatnym przekazaniu jej na własność gminie miasto Lubartów. I tu dowód, i ostatni raz, gdzie o tym wspomniano, tu dowód, gdzie jednak jest jakieś uzasadnienie, że ta uchwała czasem jest sprzeczna ze sobą. W paragrafie 8, w którymś ustępie pisze, że musi być dowód, że właściciel przekazał gminie. Już nie ma słowa, że na własność. Czyli rozumiem, że w każdej formie jakieś przekazanie. Dlaczego to podnoszę? Dlatego, że proszę, odczytam teraz Państwu, jak brzmi zgoda, jak brzmi to przekazanie na własność ze strony tego właściciela nieruchomości, na który będzie ten defibrylator ustanowiony czy umieszczony. Zarząd Banku lub Spółdzielczego w Lubartowie wyraża zgodę na posadowienie defibrylatorów na działce przy budynku ulica Lubelska 30A oraz Lubelskiej 95 w ramach realizacji budżetu obywatelskiego miasta Lubartów. Oznacza to tylko, że właściciel nieruchomości nie przekazuje jej na własność, jak wynika z uchwały, tylko mówi, że na tej jego własności można ten defibrylator ulokować. To nie jest według mnie to samo i może to być źródłem, proszę Państwa, no, różnych interpretacji, że skoro nie jest moja własność, on się zgadza, żebym ja defibrylator umieścił, a jutro powie, że słuchaj, to już to jest dalej moja własność, ja się nie zgadzam, żebyś ty wchodził na moją nieruchomość. No blok, zabraniam ci. Defibrylator dalej nie jest nie jest jego, tylko tego, który go zamontował, ale tak naprawdę jest uniemożliwione korzystanie z tego defibrylatora. Mówię tylko o teorii, bo rozumiem, że tak nie będzie, ale jeśli czepiamy już się sensu stricte treści, to widać, że był jednak bałagan legislacyjny. W tej naszej uchwale są takie sprzeczne zapisy i jest ich naprawdę dziesiątki. Jak teraz się przyglądam, ja już je widziałem od początku, ale teraz jak się przyglądam na roboczo, to widzę ich jeszcze więcej. Ale powtarzam, trzeci zapis mówi, że wystarczy, jest mowa o przekazaniu. Już nie mowa, że o własności. Rozumiem, że bałagan, że nie dopilnował dopisu własności, ale skoro nie dopilnował, to teraz liczy się ostatnie słowo, a stwierdzenie, że przekazał bez własności jest ostatnie, więc mogę powiedzieć, ostatnia wola właściciela jest ważna, czy organizatora tego budżetu. Więc w związku z tym, ponieważ to jest taka niejasność, to ja bym się jednak przychylał i bym tu Państwa namawiał do tego, żeby przesądzić tą niejasność na korzyść wnioskodawcy i twierdzić, że wniosek w takim razie, jeśli uzupełnił te wszystkie elementy, to żeby się nie czepiać formalności, tylko się skupić na merytoryce. Zgodnie z doktryną kodeksu cywilnego, niezgodności formalne nie przesądzają o nieważności decyzji. One stanowią uchybienia, które rodzą jakoś skuteczność odszkodowawczą. Jeśli wnioskodawca poniósł uszczerbek na majątku z tytułu zaniechania czy przedłużania działalności, to przysługuje jakby odszkodowanie, jeśli udowodni, że poniósł stratę. Ale nie znaczy to, że decyzja nie jest ważna. Więc my, jeśli uzupełnił, że jest zgoda, jakkolwiek ona ma pewno według mnie takie uchybienie, ale nie jest to dokładnie przez nas dookreślone, to ja uważam jako członek zespołu, że należy ten projekt po prostu zmienić rekomendację, tak mi się wydaje. Ale zanim podejmiemy głosowanie, to udzielę już głosu wszystkim. Wysłuchaliśmy wnioskodawcę, dwóch członków zespołu, jeszcze jest 6-7. Udzielam głosu. Kto jeszcze, otwieram dyskusję, chociaż już dawno otworzyłem. Kto z Państwa członków zespołu chce w tej sprawie zabrać jeszcze głos? Pan przewodniczący Tomaszek, słuchamy. Panie przewodniczący, taki nam pan wykład tutaj zrobił, że wydaje mi się, że jak zakończymy dyskusję i przejdziemy do przegłosowania i zmiany rekomendacji, to zrozumieliśmy chyba w pełni już to uzasadnienie. Ja jestem zgodny z tym, co również pan powiedział, także wniosek jest zgłoszony, możemy maszerować do przodu. Rozumiem, czy są jakieś inne wnioski albo inne chęci do zabrania głosu w tej dyskusji? Jeśli nie, to w tym momencie poddam pod głosowanie wniosek o zmianę rekomendacji. Proszę uważnie słuchać, jak ten wniosek będzie brzmiał. Jak będzie zawierał błędy formalne, to proszę pracowników urzędu i panią wiceprzewodniczącą, żeby go poprawiły ewentualnie. Proszę Państwa, kto jest za tym, żeby zmienić rekomendację negatywną wniosku, żeby zamienić rekomendację wstępnie negatywną ze strony pana burmistrza Paśnika na pozytywną wniosku, którego autorem jest pan Piotr Kossak.
Kto jest za tym, niech podniesie rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Widzę, że wniosek przeszedł w takim razie jednomyślnie, tak mi się wydaje. Proszę Państwa, pozytywnie, czyli zmieniamy rekomendację Pani Moniko i przechodzimy do punktu drugiego, czyli do projektu numer dwa, który miał mieć rekomendację, który ma rekomendację negatywną i to jest projekt. Projekt, który występuje na liście projektów zgłoszonych 19, Przystanek Garbarskie, ma wstępną rekomendację negatywną. Mam pytanie, czy jest odwołanie? Czy odwołanie wpłynęło? Dobrze. W takim razie, czy, ponieważ zgodnie z przepisami naszej uchwały należy rozpatrzyć tą rekomendację negatywną, jeśli jest odwołanie, a jest, i jeśli wysłuchamy wnioskodawców. Czy wnioskodawcy ponad to, co napisali w odwołaniu i w samym wniosku mają coś do dodania, chętnie wysłuchamy. Tak? Mogę? Dzień dobry Państwu. Jest nas trójka wnioskodawców. Ja chciałem tylko Państwu przypomnieć, że w początkowej fazie były cztery wnioski dotyczące usadowienia na działkach miejskich wybiegów dla psów. Po spotkaniu myśmy zdecydowali się połączyć siły i wspólnie jakby złożyć. W związku z tym zmieniliśmy te projekty, zgodziliśmy się w jednym wypadku na wskazaną lokalizację i zmieniliśmy tą lokalizację. Natomiast jakby nie zgodziliśmy się ze zmianą lokalizacji umiejscowienia tego wybiegu przy osiedlu Garbarskim. I teraz tak, nie wiem, czy Państwo mają może przed sobą nasz projekt, jak, na czym polega ten wybieg. No, ja chcę tylko w imieniu wnioskodawców zaznaczyć, że ten projekt nie ma charakteru jakby już zamkniętego, więc można go modyfikować pod względem kształtu i wielkości. W związku z czym wydaje nam się, że można go tak dopasować do terenów, o które żeśmy wnioskowali, że nie będzie kolidował z jakimikolwiek elementami, które, nie wiem, są tam zaplanowane, czy były zaplanowane lub nie są. Ja chciałem tylko przypomnieć, że w odpowiedzi czy wstępnej negatywnej rekomendacji dostaliśmy taką informację, że wskazane we wniosku lokalizacja inwestycji koliduje z realizacją projektów wybranych w edycji budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Ekostadion, siłownie plenerowe i budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej. Więc chciałbym tylko Państwu uświadomić, że to były trzy oddzielne projekty, które wygrały w roku 2017. Natomiast ze względu na problemy techniczne, braku oferenta nie zostały zrealizowane. De facto zostały połączone jakby w jeden projekt, co już jakby utraciło ideę budżetu obywatelskiego, ponieważ nastąpiło połączenie tych trzech projektów, a zgodnie z zapisami tej ustawy, którą Pan Przewodniczący na początku czytał, to wymagało zgody wnioskodawców. Znaczy, no mamy informację, że niekoniecznie, ale jeśli tak było, to przyjmujemy to. Natomiast chcemy od razu zaznaczyć, że my nie jesteśmy przeciwko realizacji tych trzech projektów na tym terenie. Natomiast uważamy, że charakter tego naszego projektu doskonale wkomponuje się w to, co jest tam planowane. Ze względu na możliwość zmniejszenia terenu, jakby zmniejszenia, zmiany kształtu, to nie musi być prostokąt czy kwadrat, więc to może być również kształt nieregularny, przepraszam. Kolejna rzecz to jest taka, że jakby charakter budżetu obywatelskiego te projekty straciły, chociażby dlatego, że
One nie zostały zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego. Mamy w tym roku 2019, one nadal nie są zrealizowane. Z tego, co się orientuję, to projekt budowlany, który jakby został opracowany na potrzeby wszystkich trzech inwestycji połączonych w jedną, nie uzyskał pozwolenia na budowę i tak naprawdę nie wiadomo, czy w tym kształcie uzyska. Prawdopodobnie będzie musiał być zmieniony, co już zupełnie zaburza charakter tego, charakter budżetu obywatelskiego tych projektów. Kolejna sprawa to jest taka, że no ten projekt już był kilkakrotnie zmieniany, co oznacza, że również nie spełnia wymogów budżetów obywatelskiego, ponieważ wyraźnie jest napisane, że wnioskodawca może tylko raz zmieniać projekt, a z tego, co orientujemy, co najmniej jeden z tych projektów był kilkakrotnie zmieniany. Kolejna informacja, jaką żeśmy otrzymali, to, że projekt koliduje z realizacją projektu Ekostadion wybranego w edycji budżetu obywatelskiego i planowanego do realizacji w roku 2019. Więc no, chciałbym Państwu przypomnieć, że no, budżet na rok 2019 nie został jeszcze uchwalony i nie wiadomo, czy zostanie uchwalony. Myślę, że tak, aczkolwiek na dzień dzisiejszy my tego nie wiemy. Nie wiemy, czy w tym projekcie ten projekt się znajdzie, czy przejdzie, bo być może zostanie przegłosowana poprawka, która jakby wyrzuci to z projektu. Więc tak naprawdę nasza rekomendacja negatywna w stosunku do naszego projektu jest tylko na wydaje mi się, nie na faktach. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że jeśli Państwo spojrzą na ideę tego projektu, to jeszcze raz powtarzam, nawet gdyby budżet 2019 został uchwalony w tej postaci i tam znalazł się ten projekt, być może zmieniony, to nie koliduje to wcale, bo ten wybieg to jest zwykły teren zielony, trawiasty, ogrodzony, na którym się mogą, ale nie muszą znajdować jakiekolwiek urządzenia. Na pewno nie będą te urządzenia traktowane jako budowle, więc nie będą musiały tak naprawdę uzyskać pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia. Także jeśli Państwo będą na tyle uprzejmi, że wyrażą, zmienią tą rekomendację, to po prostu okaże się w głosowaniu, czy mieszkańcy chcą tego projektu, czy nie. Niekoniecznie, on wiadomo, może on jeszcze nie przejść, może się nie spodobać. Natomiast co do jakby idei tego projektu, to ja bym chciał oddać głos tutaj koleżankom. Czyli pani chce teraz zabrać głos, tak? Proszę pana. To proszę, ma pani coś do dodania do tego, co powiedział pan Marek? Tak? Jeśli chodzi proszę o samą bardzo. Ideę obiektu wybiegu dla psów, właśnie to, co powiedział pan Marek, samo to, że tam nie musi być przeszkód, nie musi być jakichś miejsc, znaczy urządzeń, na których zwierzęta będą się bawić. Chodzi po prostu o to, żeby można było bezpiecznie w mieście spuścić psa ze smyczy na terenie ogrodzonym, gdzie nie będzie zagrażał innym. Wie pani, niech pani mi wybaczy, ja już zrobiłem tak na poprzednim posiedzeniu i nikt nie zaprotestował. Chodzi mi o to, że ponieważ my rozpatrujemy odwołania po wysłuchaniu, czy wraz z wysłuchaniem wnioskodawcy, to chodzi o to, że z tej istoty rzeczy wynika, że nie trzeba już tłumaczyć, na czym polega ten projekt, tylko w czym decyzja, wstępnie negatywna rekomendacja pana burmistrza była zła i co pani chce podnieść, żeby podważyć jego podstawę tej decyzji. Dlatego proszę nam tutaj nie mówić już, być może to i zechce, być taka potrzeba, ale na razie nie ma potrzeby. Niech pani się odniesie, że zarzuty wstępnej rekomendacji negatywne pana burmistrza były bezzasadne. Niech pani podważy. Niech pani próbuje podważyć, dlaczego burmistrz nie miał racji. Myślę, że tutaj już wszystko powiedział pan Marek, bo to jest odnośnie tylko terenu, na którym ma powstać wybieg, więc wszystkie zarzuty już podważył, tak jak należy. Rozumiem. Proszę państwa, zanim ja udzielę głosu, bo rozumiem, że już bierzemy udział w dyskusji, dziękuję pani, to przypominam, że w tej wstępnej rekomendacji pana burmistrza takie podsumowanie na koniec pisze, że uzasadnienie
Negatywne to brzmi tak. Projekt koliduje z realizacją projektu EkoStadion wybranego w edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok i planowanego do realizacji w roku 2019. I to jest negatywny wniosek z rekomendacji na pytanie, które brzmiało w tym arkuszu rekomendacyjnym. Czy projekt wzbudza wątpliwości co do możliwości jego realizacji? Jeśli tak, to należy opisać jakie. I jest podkreślone, że tak, że budzi. Z tym, że tak przy okazji mam w następnych latach, niekoniecznie będąc jego członkiem, to już widzę, że jest błąd. W większości rekomendacji jest rubryka, gdzie są opinie poszczególnych działów, które merytorycznie się odnoszą do projektów, a w tym przypadku, w tym arkuszu, ta rubryka nie ma podpisu, czyli nie wiadomo, który to dział Urzędu Miasta odpowiada za tą negatywną rekomendację. Rozumiem, że burmistrz odpowiada, ale dobrze było wiedzieć, kto tam z jego kierowników w tej sprawie. Ale rozumiem, że to takie drobne uchybienie. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie dyskusji. O, witamy członków, którzy doszli. Bardzo mi miło. Rozumiem, że podpisali się. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Oczywiście Pan Przewodniczący Tomaszek. Oddajemy. Dziękuję Panie Przewodniczący. Rozumiem, że to oczywiste jest, że zawsze zabieram, tak? Znaczy, może powiem w ten sposób. Troszkę nie zgodzę się z tym, co powiedział nam Pan Marek Polichańczuk, ponieważ mam przed sobą projekt budżetu i proszę zwrócić uwagę, że w projekcie budżetu w załączniku, to będzie numer 5 za chwilę, w załączniku numer 5, tak, w załączniku numer 5 mamy wyraźnie zaznaczone, że będzie realizacja tego stadionu na tymże gruncie. I chcę zwrócić jeszcze, no, to jest dokument oficjalny, to nie jest dokument taki, który nie został przez kogokolwiek przygotowany, że więc przeznaczenie tego terenu jest, to po pierwsze. Po drugie, chciałem zwrócić również uwagę, że niestety, mimo że jestem zwolennikiem i powszechnie wiadomo, że lubię zwierzęta, zresztą panie na łamach naszej telewizji również prowadzę swój program, to chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, najbardziej zasadniczą w tej sprawie, a mianowicie tam nie było pozwolenia na budowę, przypomnijmy sobie. I jakie było uzasadnienie pana starosty, które niestety utrzymał wojewoda, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tej nieruchomości. Ta nieruchomość nie mogła być zagospodarowana w takiej proporcji, o tak powiem, jak było to pierwotnie planowane, ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego na to nie pozwalał. I teraz, aby uratować chociażby jedną inwestycję z całego budżetu obywatelskiego, przed zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, bo dopiero po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego będziemy mogli myśleć o czymś jeszcze innym, to musimy dostosować tą dokumentację, która jest już przygotowana, ale dostosować tą dokumentację do wymogów planu zagospodarowania przestrzennego. A ten plan zagospodarowania przestrzennego wprost mówi, że można tam posadowić zieleń z obiektami towarzyszącymi, takimi między innymi jak obiekty sportowe. I dlatego jest to wpisane do budżetu i dlatego w tym przypadku, jeżeli ta dokumentacja zostanie poprawiona, będzie możliwa realizacja tego obiektu na tym terenie. Niestety wcześniej uczyniono troszkę odwrotnie, bo mam nadzieję, że teraz władze miasta zrobią w ten sposób, że najpierw porozmawiają z własnymi wydziałami, które podpowiedzą im, że należy w pewien sposób tak o dokumentacji i specyfikacji do dokumentacji. Inaczej, bo to nie musi być specyfikacja, to wystarczy nanieść poprawkę do pierwotnej dokumentacji i wyeliminować część obiektów, które tam są posadowione, tak żeby można było zrealizować właśnie ten projekt, który, przypomnę, dostał największą ilość głosów, to było coś koło 700 głosów. Natomiast pamiętajmy, że kolejne projekty, które są w kolejce, w ramach tego budżetu obywatelskiego, czyli siłownie oraz te boiska do piłki plażowej, one być może będą też również możliwe do realizacji w przyszłości, natomiast musimy uporządkować w końcu sytuację z planem zagospodarowania przestrzennego i należałoby tam po prostu dokonać zmian w zapisie planu zagospodarowania przestrzennego, bo na dzień dzisiejszy niestety poza EkoStadionem, zgodnie z wytycznymi planu zagospodarowania przestrzennego, no nic więcej posadowione być nie będzie. I jeżeli mamy wyraźnie wskazane, że jest sytuacja taka, że wiadomo, że ten EkoStadion wygrał, że to jest budżet obywatelski, że dostał określoną ilość głosów, to troszkę dziwnie również by wyglądało, gdybyśmy realizowali takie oto założenie.
Nie realizujemy projektu z budżetu obywatelskiego, bo zrealizujemy inne zadanie w tym samym miejscu, również z budżetu obywatelskiego. To jest takie troszkę chaotyczne działanie, więc powinniśmy trzymać się pewnej również chronologii i podjętych decyzji. Skoro decyzje mieszkańcy Lubartowa, przypomnę, już przyjęli, już przegłosowali, to do decyzji należy uszanować i zrozumiałbym, gdyby ten projekt, nie miałbym wątpliwości, nie zgłaszałbym tych uwag, gdyby ten projekt konkretny wpłynął w tym samym roku, kiedy wpłynął projekt budżetu obywatelskiego na ekostadion i gdyby on rywalizował wówczas z ekostadionem. A dzisiaj będziemy powodowali taką sytuację, że będziemy z tej nieruchomości chcieli coś innego wyeliminować. Bo zakładam, że pewnie część mieszkańców zagłosowałaby, gdyby on wygrał, mielibyśmy potężny galimatias, bo wówczas należałoby zadać pytanie, czy robimy ekostadion, czy robimy psi stanek. Bo tego, tak by wyglądała sytuacja. Dlatego uważam, że rekomendacja pana burmistrza powinna być utrzymana, nie powinniśmy jej zmieniać, a no niestety należałoby znaleźć inne miejsce na tego typu przedsięwzięcie. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Widzę, że wnioskodawca, czy jeszcze następni członkowie zespołu? Proszę, niech się szykują tak w myśli, a daję głos panu Markowi. No będę właśnie polemizował z panem przewodniczącym ze względu na to, że miałby pan rację, gdybyśmy my próbowali nasz projekt zrealizować kosztem ekostadionu. A to się w ogóle, to jest w ogóle nieprawda. Dlatego, że jeśli pan dobrze się orientuje, to właśnie te pozostałe, ten plan pozwolenia na budowę nie uzyskano ze względu na przekroczenie tej procentowe zabudowy. Nie zmieściło się ekostadion, ponieważ to jest trawiasta jakby część, ona nie staje się jakby zabudową. Zabudową się staje boiska plażowe i ekosiłownia. W związku z czym, natomiast ja chcę przypomnieć, że nasz wybieg dla psów to jest właśnie teren zielony, który w żaden sposób nie zaburzy procentowego zabudowy terenu i nie będzie kolidował. I doskonale zmieści się nawet przy ekostadionie, bo jest to teren zielony. Natomiast to, że jest zaplanowane, to, że jest, że są takie plany, to nie oznacza, że one zostaną zrealizowane, bo my w tej chwili mówimy tylko na podstawie tego, że będą zmienione plany. One nie są jeszcze zmienione. Więc państwo podejmują decyzję, jakby nie mając... Ja rozumiem, że państwo podejmują decyzję dzisiaj, w tym momencie, kiedy znany jest stan faktyczny. A stan faktyczny jest taki, że tak naprawdę nie ma planów na te trzy projekty. No nie ma, bo jest jeden plan, który nie uzyskał pozwolenia na budowę i on ma być zmieniony, ale jakby będzie zmieniony, jak będzie zaprojektowany, tego na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Więc dyskutujemy nad tym, że planujemy na tych działkach coś, czego tak naprawdę jeszcze nie ma. I na tej podstawie chcecie państwo powiedzieć, że koliduje, czyli koliduje z czymś, czego nie ma tak naprawdę. Także uważamy, że jakby rekomendację należy zmienić na pozytywną, natomiast w trakcie projektowania, i to potwierdzą pewnie panowie z wydziału, ekostadion się tam doskonale, nasz wybieg jest, może być 400 metrów kwadratowych, może być 200 metrów kwadratowych, może być 300 metrów kwadratowych. Ja z tego co pamiętam, to tam terenu jest chyba z ponad hektar, tak, jak dobrze pamiętam. No ale jest bardzo dużo zupełności, że oprócz ekostadionu jeszcze ten wybieg się doskonale zmieści. Także uważam, no te argumenty zachybione troszeczkę. Dziękuję. Rozumiem, zrozumieliśmy te argumenty. Zanim rozumiem jeszcze, zabawimy się w dyskusję w członku zespołu, to chciałbym w tym momencie zapytać autorów tego, jakby tej rekomendacji negatywnej. Czy władze miasta na podstawie już tej części debaty są w stanie odnieść się do jej przebiegu? Czy są w stanie na przykład zmienić rekomendacje, albo czy widzą, że są przesłanki do zmiany rekomendacji, czy raczej podtrzymują swoje zdanie? Chciałbym tutaj, rozumiem, że odpowiedziałby na to pytanie pan
pan Trocyk. Rozumiem, że słyszę, tu widzę głosy, będę udzielał. Co na to władze miasta? Słuchamy. Ponieważ projekt budżetu, projekt ekostadionu jest wpisany do budżetu, no podtrzymujemy rekomendację. Rozumiem, dziękuję. Kto chciał zabrać głos, jak była z kolejnością, kto był pierwszy? Pani Ewa, oddaję głos. Szanowni Państwo, Panie Radny Marku, no a więc jako mieszkaniec, a więc dla mnie sytuacja jest w tej chwili naprawdę jasna. Z tego, co wiemy, mieszkańcy już podjęli decyzję, wybrali w 2017 roku, a więc zadecydowali, że ma w tym miejscu być ekostadion i ma się tam zmieścić tak siłownie, piłka plażowa. Po prostu wszystko musi być odpowiednio, odpowiedni musi być metraż przystosowany. I w tym momencie, jeżeli my podejmiemy decyzję i ten pana tą propozycję po prostu byśmy przegłosowali, okaże się może tak, że będziemy mieli problemy z wykonaniem tego zadania. Także ja uważam na dzień dzisiejszy, że dopóki nie wykonamy w tym miejscu ekostadionu, a mamy realizować go w tym roku, to pańska propozycja tutaj na dzień dzisiejszy nie może być wzięta pod uwagę i pozytywnie rozpatrzona. Dziękuję. Dziękuję. Z tym, że rozumiem, że jest uwaga pani członkini zespołu, natomiast jeszcze głosowania nie było. Zapraszam do dalszej debaty. Ja też chciałem w niej zabrać jako członek zespołu, nie jako przewodniczący, ale zawsze mogę to uczynić. Natomiast państwo, czy mają jakieś przemyślenia związane z tematyką procedowania, czy... O, pan Tarnowski, oddaję głos. Witam. Proszę państwa, taki argument, że tam jeszcze nic nie ma i możemy przyjąć, jest tak jakby dla mnie też nie do przyjęcia, gdyż jeżeli są plany i jest wszystko zatwierdzone, że ten ekostadion tam będzie budowany, więc już jest praktycznie jakaś wizja, że to będzie zrealizowane albo to już jest zrealizowane w przyszłości, więc tutaj jest dla mnie sprawa jasna. A druga sprawa to jest taka, że jak sobie, słuchajcie, oglądam te projekty, to chciałbym taki plac zabaw zobaczyć właśnie na przykład nie tylko dla piesków, ale też i dla dzieci, bo dzieci na przykład tam na osiedlu garbarskim nie mają gdzie się bawić i bym chciał na przykład może w pierwszej kolejności ten ekostadion chociaż zobaczyć, zanim przejdziemy do kolejnej takiej akcji, bo ja nie mam nic przeciwko i pieskom, ale rozumiem, że różni mieszkańcy są na różnym etapie życia i mają różne potrzeby, więc ja bym proponował chyba poczekać chwilkę i do tego wrócić, jak już będziemy mieć takie bardziej przyziemne nasze sprawy dla dwunogów załatwione, a takich dwunogów przede wszystkim mniejszych. Dziękuję. Tak, udzielę głosu, tak? Proszę Państwa, kto w kolejności był zgłoszony i Pan Marek potem? Kto jeszcze chce zabrać głos? Z tym, że zanim udzielę Panu Przewodniczącemu głos, to mimo wszystko przypominam członkom naszego zespołu, żeby się skupić na meritum. My mamy zmieniać rekomendację negatywną i odnosi się do argumentów, a nie do zasadności bądź niezasadności samego projektu i motywu. Po prostu trzeba podważyć, dlaczego jest rekomendacja negatywna i dlaczego są podstawy do zmiany, że gdzie złamano ten regulamin, tę uchwałę, gdzie należy inaczej się zachować, bo uchwała tak czy inaczej mówi. Natomiast jakie są nastawienia, czy jakie nasze myśli, nawet jak słuszne, to należy, to one nie są przedmiotem naszej debaty. Miałem dwa punkty. W pierwszym punkcie była zasadność, a w drugim punkcie, znaczy w pierwszym punkcie była merytoryka, a w drugim punkcie była... Rozumiem. Tak jest. Przyjmuję to do wiadomości. Pan Przewodniczący chciał zabrać głos, a potem Pan Marek. Oddaję głos. Tak, Panie Przewodniczący. Powoli zmierzam ku temu, abyśmy powoli zamykali tę dyskusję, ponieważ wszystkie rzeczy zostały już powiedziane. Usłyszeliśmy również wypowiedź pracownika Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o podtrzymanie tej rekomendacji. Ja tylko może dodam, że musimy pamiętać również, że każde posadowienie ogrodzenia, każde posadowienie innego urządzenia wymaga odpowiednich zgód i ona również wychyla wskaźniki związane z możliwością zabudowy danego obszaru. Na tą chwilę wszyscy jesteśmy zgodni, bo usłyszałem zarówno z ust pana Marka Polichańczuka, jak i z naszych ust, że tak naprawdę jedynym obiektem, który po
tej poprawce mógłby na tą chwilę być tam posadowiony, to będzie ten ekostadion i dlatego proponuję, żebyśmy powoli zamykali dyskusję, jest to wniosek formalny i przechodzili do podtrzymania rekomendacji pana burmistrza. Dziękuję. Zgłosił pan wniosek formalny, który powinien być przegłosowany, ale mówiąc szczerze, nie ma on zastosowania w opisie, w piśmiennictwie wokół tego zespołu, więc wie pan, jakoś trochę chyba zmienię. Jeszcze dałby jeszcze paru osobom głos, bo wie pan, zwłaszcza panu Markowi, a jeszcze jeden członek na pewno wiem, że chciałby zabrać głos. Tym członkiem nie będę ukrywał, jestem ja, ale proszę panie Marku, niech pan się odniesie do tego, co powiedział pan przewodniczący. Ja powiem taką krótką uwagę, że ja miałem wątpliwości, czy przyjść na to spotkanie ze względu na to, że jestem radnym i będę traktowany jako radny, a może jako konkurent, więc natomiast ja chciałem tylko przypomnieć, że ja nie reprezentuję ani siebie, ani swoich, że tak powiem, upodobań, pomysłów i tak dalej, tylko reprezentuję głos iluś kilkudziesięciu na dzień dzisiejszy, a pewnie w głosowaniu kilkuset mieszkańców, którzy prosili przez panią Paulę i przez panią Monikę, uważają, że taki projekt jest potrzebny. Natomiast panie członku komisji, czy członku tego gremium szanownego, ja jestem daleki od dywagacji, co jest ważniejsze dla kogo w życiu, bo tak jak mówię, gdybyśmy z tego, co zdążyliśmy się zorientować, a dwa lata o tym było mówione, już są zaplanowane tam obiekty sportowe, więc tam się będą miały, gdzie dzieci bawić. Więc myśmy zadbali już, żeby nie wchodzić w merytum, o te czworonogi, a nie o dwunogi. Naprawdę nie stopniujmy ważności, bo to zgłosili mieszkańcy, to nie zgłosił radny Marek Polichańczuk, tylko mieszkańcy przez głos pani Pauli, pani Moniki. Ja im tylko po prostu kibicuję i tylko to. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nie jesteśmy przeciwnikami ekostadionu, co państwo nam próbują, że tak powiem, tu wmówić. Naprawdę jesteśmy za tym, żeby ten ekostadion powstał i niech powstanie, będziemy bili brawo. Natomiast w tej chwili, jeszcze raz powtarzam, ekostadion jest jednym z trzech elementów, które zostały wybrane do budżetu obywatelskiego. Sam pan przewodniczący powiedział, że inne dwa nie mają możliwości powstania. Na tą chwilę, w związku z czym de facto z niczym ten przystanek więcej nie koliduje. W związku z czym nie, z ekostadionem nie, dlatego że ja się dowiadywałem... Ale proszę się odnosić do formalnie wyrażonej opinii. No właśnie do formalnej. Ja się dowiadywałem w starostwie i w zależności jak zakwalifikuje to architekt, tak będzie to, że tak powiem, rozpatrywane. W tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy będzie to kolidowało, czy nie będzie kolidowało, dopóki nie powstanie projekt i nie zostanie zakwalifikowane przeznaczenie tego projektu. Tak naprawdę dziękuję bardzo. Rozumiem, proszę państwa, faktycznie powoli się zbliżamy do końca, ale rozumiem, że jeszcze paru członków zespołu nie odpowiedziało, czy nie zabrało głosu, ale chciałbym ze dwa zdania jako członek krótko też odnieść się do samego meritum sprawy. Stan prawny, czy stan formalny, formalnoprawny na tę chwilę jest taki, że my jako zespół poruszamy się w granicach tej uchwały, która dokładnie określiła motywy, kryteria oceny projektów negatywnie zweryfikowanych. I stan jest prawny taki. Z formularza oceny pan burmistrz wypowiedział się, że ten projekt koliduje z jakimś projektem wcześniej przyjętym. Urząd Miast, przedstawiciel Urzędu Miasta, który reprezentuje, rozumiem, pana burmistrza, stwierdził, że podtrzymuje tę negatywną weryfikację. W trakcie debaty nie pojawiły się istotne informacje podważające kryteria, według mnie zaznaczam, kryteria oceny tej negatywnej weryfikacji. Bo na przykład ja widzę, mam dwie wątpliwości jako członek zespołu co do właśnie argumentów przywołanych w odwołaniu zespołu, który złożył ten projekt. Pierwszy taki argument to w odwołaniu widzę, że głównie zarzuty dotyczyły, że poprzedni projekt, z którym to jakoby koliduje ten, on jest nieważny, nie dostał pozwolenia na budowę, połączony, nie spełnia kryteriów. Na to mam taką odpowiedź, że zespół powołany zarządzeniem pana burmistrza zajmuje się odwołaniami do momentu
czyli jeszcze przed głosowaniem, do momentu weryfikacji przez pana burmistrza. Dotyczy to również starych projektów, więc los, co się dzieje z projektami zweryfikowanymi pozytywnie albo negatywnie przez pana burmistrza już po zakończeniu naszej pracy, nie jest przedmiotem naszego dywagowania. Czyli na przykład, jeśli my dyskutujemy o weryfikacji, zmienimy bądź nie, to potem ta lista, jedna czy druga, trafia do pana burmistrza. I co z tym pan burmistrz robi czy nie, czy robi dobrze czy nie, to już nie my, to już nie są nasze kompetencje, naszego zespołu. Czy to realizuje rok, czy dwa, czy trzy, czy cztery, czy w ogóle pozwolenie uzyskał, czy połączył projekty, czy nie. No niestety, taka jest ta uchwała, a musimy się w granicach jej poruszać, nie mamy już wpływu jako członkowie zespołu. Jako radni może mamy, jako obywatele, jako członkowie społeczności może mamy wpływ, ale jako zespół nie zajmujemy się tym i nas już to za bardzo nie powinno, proszę, mówię to z całą odpowiedzialnością, mimo takiego czy innego nastawienia, nie musimy się tym i nie powinniśmy się interesować. Bo na przykład, drugi zarzut, tutaj padł w odwołaniu, że projekt nie dostał pozwolenia i właśnie nawet nie możemy tego zweryfikować. Nie mamy narzędzi procesowych, śledczych, uprawnień, narzędzi, nie możemy wynająć detektywa, ale właśnie nie wystarczy zapytać urzędnika, bo trzeba by uzyskać opinię, właśnie odpowiedź pana starosty na piśmie, prawda, czekać na tę odpowiedź. My sami widzicie, więc z formalnego punktu widzenia możemy się czepiać wszystkiego, ale chodzi mi choćby nawet o taki zarzut, że projekt nie jest jeszcze 19 rok mamy, a w 17 był złożony, czyli nie został w rok zrealizowany. Proszę Państwa, to jest błąd, nad którym przechodzimy do porządku dziennego, który uzasadnia, że tę uchwałę należało dawno do kosza wyrzucić i ją zweryfikować. Bo na przykład w tej uchwale pisze tak, proszę Państwa. To jest paragraf 7, proszę Państwa, i ustęp 1, punkt D. Możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Proszę zobaczyć, możliwość realizacji i pod tym kątem weryfikuje burmistrz i jego służby, a nie konieczność albo obowiązkowość, czyli innymi słowy, jak jest arkusz oceny, no właśnie, no tak, z formalnego punktu widzenia to jest, można się czepiać wszystkiego. To znaczy, że członkowie zespołu mogą, czy pan burmistrz może ocenić, że jest możliwe zrealizowanie tego projektu w rok, ale nie wynika z naszej uchwały, że musi być ten projekt zrealizowany z rok. Może być 5, 10, 20 lat nawet zrealizowany teoretycznie. To jest byk, który normalnie należało zmienić na niemożliwość, a konieczność na przykład, albo obowiązek, obligatoryjność realizacji. I wtedy po roku to z automatu wypada. Ale no, taki zapis powoduje, że tutaj mogą być różnego rodzaju dywagacje. Podsumowując, no powiem tak. Nie zmieniono weryfikacji, odwołanie nie dotyczy sensu stricte naszego tutaj obradowania, ponieważ zarzuty przywołane w odwołaniu dotyczące, że poprzedni projekt, w którym jest konflikt terytorialny, nie spełnia kryteriów, nie jest przedmiotem naszego obradowania, to ja jako członek zespołu też przychylam się do tego, że niezależnie od nastawień właśnie osobistych, bo to trzeba też zrozumieć, to jest pewna abstrakcja, że niezależnie czy lubię psy, czy mam psy, czy kocham psy, to jeśli nie spełnia wymogu formalnego, a nie spełnia, to o właśnie, to musi ten projekt według mnie być odrzucony. Ja będę głosował przeciw. I w związku z tym jakby blisko się zbliżam do końca, czy jeszcze pojawiają się jakieś istotne nowe elementy w tej debacie. Nowe, które nie były poruszone wcześniej. Pojawiają się, tak. Pan Marek, oddaję głos. Czy ja mam jeszcze pytanie, tylko jedno. Na podstawie którego kryterium z uchwały, że tak powiem, Państwo podtrzymają tą negatywną opinię? Na podstawie którego kryterium? Konkretnie, bo nie chciałbym zobaczyć. Odpowiem tak. To pytanie jakby jest zadane trochę niedokładnie, dlatego że członkowie zespołu nie muszą się powoływać na podstawie czego negatywnie odnoszą się do weryfikacji, natomiast to pytanie powinno być złożone do tego, kto opracowywał wstępne kryteria i wstępnie negatywnie zarekomendował. Ja rozumiem, że z przywołanego druku wynika, że burmistrz Paśnik wstępnie negatywnie zarekomendował na podstawie kryterium, które się wiąże z pytaniem. Czy projekt wzbudza wątpliwości co do możliwości jego realizacji? Jeśli tak, to należy opisać jakie. I opis jest taki. Wskazana we wniosku lokalizacja
inwestycji koliduje z realizacją projektów wybranych w edycji budżetu obywatelskiego w 2017 roku. W nawiasie to jest ekostadion, siłownie plenerowe, budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej. Ale który to jest pytanie, punkt nie, kryterium? To jest pytanie nie do nas okay. i nie na tym, moim zdaniem, nie na tym etapie procedowania. Do władz miasta należałoby znaczy, się tym pytaniem. Ale drugim. Sam pan powiedział, że możliwość to niekonieczność. Więc w tym samym przypadku podtrzymuję to, no bo według mojego rozdział trzeci, weryfikacja projektów, nie ma tu takiego punktu, który mówi, żeby... Rozumiem, panie Marku, powiem bez obłudek. Ja wypowiadam się w kwestiach merytorycznych w swoim imieniu jako członek zespołu, natomiast w kwestiach merytorycznych te wątpliwości, które podniósł pan burmistrz Paśnik w swojej decyzji, w swoim arkuszu, należało rozstrzygać zgodnie z procedurą zawartą w tej uchwale w ciągu tych 7 dni, czy w jakimś tam okresie, jeśli były jakieś wątpliwości. Natomiast pańskie pytanie moim zdaniem nie dotyczy naszego zespołu. Ale chciałbym tylko przypomnieć, że w negatywnej rekomendacji myśmy nie dostali informacji, w jaki sposób koliduje. Myśmy dostali informację tylko, że koliduje. A w jaki sposób? Nie, i my podnosimy zarzuty, że właśnie nie koliduje, bo te wszystkie informacje, które dostajemy o tej kolidacji, są nieprawdziwe. I tylko tyle. I to jest właśnie argument do zmiany rekomendacji, nic więcej. Ja nie wchodzę w dyskusję... Mówię, nie wiemy, w jaki sposób koliduje ten. Zrozumiałem pańską tezę i rozumiem, że członkowie zespołu zrozumieli, ale moim zdaniem już przechodzę do swojej funkcji. Nie zmieniają one istoty rzeczy, bo nie odnoszą się do samego formularza negatywnej weryfikacji, do tekstu tej uchwały i do naszej zdolności do podejmowania decyzji w ramach ograniczonych tą uchwałą. W związku z tym... Mamy wolną wolę, ale też namawiam państwa do przestrzegania prawa wyrażonego tekstem sensu stricte tej uchwały. W związku z tym chciałbym spróbować zamknąć już obrady i przejść do głosowania. Czy są jakieś naprawdę istotne głosy, które się odnoszą do meritum? Jak nie ma, to zamykam obrady. Można poza meritum? A można, zaraz się zastanowię głośno. Można, pani Moniko, jeszcze jak zamknąłem dyskusję, można... Dobra, spróbuję zaryzykować, że można, ale już nie w ramach dyskusji, bo zamknąłem dyskusję, tak? Ja mam tylko prośbę do pani, bo przebłąkał mi się jeszcze jeden kod właśnie i mam już jednego kota i dwa psy, a to jest kolejna kotka, także jakby panie pomogły mi znaleźć opiekuna dla tej kotki, to bym był wdzięczny. Dziękuję, to już jest, proszę państwa, to już jest nie na temat i poza. Rozumiem, że będziemy od tego uciekać. Dobrze, przyjąłem do wiadomości i państwo, ale głosujemy. Muszę teraz sformułować ten wniosek. Proszę mnie poprawić, czy się będę się mylił. Zgłaszam wniosek, który brzmi tak. Kto jest za przyjęciem negatywnej rekomendacji pana burmistrza w stosunku do wniosku, czy do projektu pod nazwą Psi Stanek Garbarskie, proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała zespołu zapadła jednomyślnie i rekomendacja negatywna pana burmistrza została przyjęta. To tyle, co mam do powiedzenia. W tej sprawie też dziękuję. Przechodzę do punktu trzeciego, który to punkt trzeci, że państwa muszę go odszukać. Do wniosku numer 3. Także kto uważa, że kto z gości zaproszonych albo zainteresowanych merytorycznie, to może opuścić obrady. Oprócz członków zespołu. Także dziękuję państwu za udział. Proszę państwa, przechodzimy do następnego wniosku zweryfikowanego negatywnie. Chciałem panu podziękować za przyjęcie mojego wniosku. Dziękujemy. To nie było nic. Zachowaliśmy się formalnie, nie ma w tym żadnych emocji, żadnego nastawienia osobistego. Proszę państwa, wróćmy, skupmy się, bo już jesteśmy na finiszu, a czas goni. 20 wniosek na liście i ten zarekomendowany negatywnie to był szafki dla uczniów w szkole. Aha, to już żeśmy rozpatrzyli. To 21
brzmi Szlak pamięci mieszkańców Lubartowa, etap drugi. Jest tak, wstępnie negatywnie zarekomendowany. I pytanie, czy było odwołanie, czy jest odwołanie do pana burmistrza? Jest, tak? Czyli zajmujemy się rozpatrzeniem odwołania. Czy odwołanie wpłynęło? Czy znane jest wszystkim członkom zespołu? Znajduje się w dokumentach? Odpowiadam, że tak. Czy jest autor odwołania? Czy chce pani wynieść coś istotnego, podnieść jakąś tezę inną niż odwołanie? Tak, to udzielam pani głosu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, witam państwa. Ponieważ ja zgłosiłam taki szlak, na którym potrzeba bardzo wiele, że tak powiem, pism, dokumentów, które wpływają na przyjęcie projektu przez państwa, to w tej chwili chciałabym państwa prosić o, żeby państwo zmienili mi projekt ustnie, żeby wyłączyć wszystkie tablice, wszystkie zgody, ponieważ projekt można zrealizować w inny sposób, bez umieszczania tabliczek na tych, nie, chodzi o to, że nie, na przykład na PKP-ie nie jest to własność miasta. Chodzi o to, żeby zmienić w tej chwili, projekt będzie w dalszym ciągu wspaniały, natomiast jeśli zmienimy tylko, że nie będziemy robili tych tabliczek, a sam wyznaczymy sam szlak pamięci, to też on będzie miał swoją istotę i nie zmieni się jego charakter. Chodzi tylko, żeby ten brak zgód, bo nie jestem w stanie żadnych zgód w tej chwili w ciągu tych paru godzin uzyskać, a projekt by przepadł po prostu bez tych zgód wymaganych. Rozumiem. Dziękuję na razie na uwagę, zanim udzielę głosu, to tylko... Halo? Aha, to proszę bardzo. Gdzie jest mikrofon? Ja przepraszam, jedyną uwagą w ocenie było to, że nie było tych zgód, tak? I pan... Nie? A, to przepraszam najmocniej. To przepraszam, to prosiłbym najpierw pana przewodniczącego wprowadzenia. Proszę państwa, ja przeczytam. Właśnie chciałem, zanim oddamy głos w dyskusji, to chciałem przeczytać, jakie jest podsumowanie clue tego arkusza weryfikacyjnego. I ono brzmi tak, uzasadnienie. Wniosek nie zawiera zgody właścicieli nieruchomości, na których ma być zlokalizowana inwestycja na jej realizację. Nie został też określony termin realizacji i etapu inwestycji, co budzi wątpliwości co do możliwości zrealizowania przedsięwzięcia w ciągu jednego roku budżetowego. W związku z tym projekt został wstępnie zarekomendowany negatywnie. Proszę państwa, więc podsumowuję, że są dwie tezy. Pierwsza, że obligatoryjny obowiązek, to nie jest błąd formalny, że musi być zgoda właścicieli, musi, a jej nie ma. Można to jeszcze mówić, że jeszcze do końca dnia, ale do 24, że jeszcze załatwi. Ale już wiadomo, że nie. Ale jest i druga rzecz, że tutaj podkreśliłem właśnie wadę tej uchwały, że mówi się o możliwości realizacji w ciągu roku, że burmistrz musi sprawdzić, czy da się to zrobić, a nie, że na pewno da się, ale nawet tego, burmistrz nawet nie ma możliwości zweryfikowania, czy jest możliwość, ponieważ, proszę państwa, nie ma terminów realizacji pierwszego etapu inwestycji. W związku z tym nawet możliwości burmistrz nie może zbadać, czyli to jest to przeszkoda merytoryczna. I z moim zdaniem, niezależnie od tego, co sądzimy o tym projekcie, jak on jest dobry, to formalnie, a zwłaszcza merytorycznie, nie da się przyjąć i zweryfikować pozytywnie. Ja będę głosował za utrzymaniem tej rekomendacji, niezależnie od tego, co ja myślę o tym projekcie. Dlatego proszę, kto chce zabrać głos, stawiając na nowe tezy. Pan przewodniczący, słuchamy. Może nie tyle nowe tezy, co chcę wziąć udział w dyskusji. Znaczy, no niestety, muszę panią poinformować, że tutaj pan przewodniczący Grzegorz Gregorowicz ma rację i no tych uchybień jest za dużo. Niestety, myślałem, bo gdyby było, można było wyłączyć tylko i wyłącznie te tabliczki i tylko by brakowało tej zgody, to uratowalibyśmy ten projekt. I tutaj nie, na pewno nasz zespół by nie stawiał żadnych problemów, natomiast kurczę blade, no za dużo jest tych uchybień, żebyśmy mogli... Słucham? Mhm. No tak, ale jeden ważniejszy od drugiego przypominam. Tak, no ja zgadzam się tutaj z panem, panie Grzegorzu, zgadzam się z pańskim tym, nie dyskutuję nad tym, niestety, bo z chęcią bym zmienił tę rekomendację, ale nie mogę. Świetnie, czy rozumiem, że pani chciała zabrać głos, odnieść się do nowych test, tak, słuchamy. Proszę państwa, dzisiaj rozmawiałam z naszym wykonawcą tych tabliczek z Orlenu. I mamy w tej chwili, już jesteśmy na etapie rozliczania, my mieliśmy 3 miesiące na to. Ja w tej chwili już rozliczam projekt, tabliczki pan drukuje, także to jest dla mnie kwestia po prostu kilku dni. Ten mój pierwszy etap jest zakończony z uwagi na to, że musimy rozliczać pieniążki z fundacją Orlen.
Rozumiem, dziękuję. Pan przedstawiciel Urzędu Miasta chciałby powiedzieć i członek zespołu, tak? Słucham pana. Dzień dobry. To mam takie pytanie, ponieważ z dwóch względów ten projekt został oceniony negatywnie, tak jak przed chwilą pan przewodniczący powiedział. Czyli pani wnosząc to odwołanie, jakby w dalszym ciągu nie wyeliminowała tych błędów, ale dzisiaj tak dowiadujemy się, że pani tak jakby ustosunkowując się do tych argumentów, które przeważyły za negatywną opinią burmistrza miasta, informuje nas, że te tabliczki są już wykonane, które mają być w pierwszym etapie, że to jest kwestia pierwszych kilku dni zamknięcia tego pierwszego etapu, tak? I druga sprawa, że w ramach tego budżetu możemy, znaczy w ramach realizacji tego projektu możemy odstąpić od umieszczenia w lokalizacjach przez panią wskazanych tych tabliczek. I będzie to możliwe do realizacji, będzie to sensowne dalej, tak? Nie będzie to jakby dyskwalifikowało sensowności w ogóle tego projektu, jeżeli takie tabliczki w tych miejscach w ramach tego nie zostaną umieszczone, tak? Dobrze rozumiem? Dobrze, dziękuję. Proszę państwa, w takim razie powiem tak. Mam trochę mętli w głowie, ale niezbyt duży, bo powiem bez ogródek. My nie możemy opierać się na domysłach bądź na deklaracjach, tylko na faktach. A fakty są takie, że na tą chwilę ten projekt nie spełnia dwóch wymogów i pytanie, czy władze miasta zmieniają rekomendację negatywną tych dwóch względów? No tak, ale proszę państwa, rozumiem, że może też upoważnić przedstawicieli miasta, żeby się powołać na jego opinię. Takiego upoważnienia nikt z nas nie dostał. Pracownik merytoryczny, który udzielił tej wstępnie negatywnej oceny, również jest w tej chwili nieobecny. Także ani ja, koleżanka, jesteśmy władni, że tak powiem, zmieniać tej rozumiem decyzji. Rozumiem. Czyli rekomendacja na razie jest aktualna. Mam pytanie. A do kiedy musimy my to zdecydować? I jaki jest czas wynikający z przepisów? A z czego wynika, że do dzisiaj? Z czego wynika, że do jutra? Z czego wynika, że... Proszę państwa, to nie mamy już pola manewru i moim zdaniem jutro jest niemożliwe, żebyśmy dewagowali, bo mamy taki napięty grafik, więc powiem tak, niezależnie od naszej właśnie intencji, no powiem, nie będzie, jesteśmy, właśnie, to jest kwestia emocji albo przychylności, a okazuje się, że tutaj my dewagujemy nie o emocjach, tylko o faktach, a fakty są takie, że rekomendacja jest ważna, jest negatywna i one nie spełniają. Czy te tabliczki, tak jeszcze przekazuję, zapytam się tak w kategoriach ludzkich, nie zmieniają swojej decyzji, że ona będzie według mnie negatywna, ja jako Gregorowicz. Pytanie, czy te tabliczki ewentualnie przydadzą się przy powtórzeniu projektu na następny rok? No to proszę państwa, no właśnie, więc chodzi o to, żeby nie ulegać właśnie takiej duchowi, takiej empatii, bo powiem tak, tak, empatia jest ważna w życiu, ale tutaj my czasem robimy rzeczy no, trudne, ciężkie, niepopularne, ale musimy je robić. Kto chce podnieść jeszcze głos? Pan Tarnowski pierwszy, tak. Jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to tam były dwie takie usterki. Po pierwsze te tabliczki, że nie było zgód tych właścicieli działek, a po drugie czas. I rozumiem, że formalnie to nie zostało tutaj w odwołaniu zaznaczone i mamy czas tylko dzisiaj. To ja bym proponował zrobić może przerwę, żeby pani mogła w odwołaniu to wszystko napisać i wtedy będziemy mogli do tego przystąpić jeszcze raz za 5 minut z nowymi informacjami na piśmie zapisanymi. Dziękuję. Zanim udzielę głos panu przewodniczącemu, to ja pana zapytam, to a co się nowego dowiemy za 5 minut w stosunku do tego, cośmy się uśni dowiedzieli? Poza tym, że to będzie przelane na papier. Jeżeli dowiemy się, że pani mówi, że za parę dni, no proszę państwa, tak się... Ale nie, to dowiemy się tylko tyle, że pani tak mówi, że będzie, ale my musimy mieć dowody materialne, my mamy się na faktach opierać, a nie na deklaracjach. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, o to chodzi, że wyłączam tutaj empatię, nastawienie, emocje i twardo mówiąc, nie zmieniła się rekomendacja i nie ma nowych żadnych przesłanek poza deklaracjami. I no, dura lex sed lex, ale na dzisiaj nie ma podstaw, żeby zmienić rekomendacje i czasu już nie ma. Oddaję głos panu przewodniczącemu. No przyznam się szczerze, że moje emocje tutaj brały górę. Chciałem zrobić coś odwrotnego, ale pan przewodniczący skutecznie wygasił moje emocje. Sprowadził mnie z powrotem na ziemię, więc no niestety tutaj muszę się zgodzić z panem przewodniczącym. Proszę państwa, będę już zamykał głos, jeszcze zamknę, jeszcze sobie tylko nie, słowo. Właśnie.
pani chce się odnieść merytorycznie, podnieść nowe tezy, które... To proszę bardzo. Szanowni Państwo, projekt został zlecony wspaniałej lubartowskiej firmie Depro. Jest to w tej chwili pan, mogę na tę chwilę, już dzisiaj w nocy, mogę przysłać Państwu wizualizację, dokumenty, rozliczenia, faktury. Jest to dosłownie kwestia kilku godzin, ponieważ pan Arek dzisiaj, rozmawiałam z nim dzisiaj osobiście, a myślę, że te moje dokumenty, że ja muszę rozliczać, argument do Orlenu, że muszę rozliczać projekt, jest dla państwa również takim dokumentem, że to nie jest jakiś obiecanki, cacanki, tylko to jest po prostu projekt już w trakcie zamykania realizacji, panie przewodniczący. Czy rozumiem, przyjąłem pani argumenty i powiadam. Nie odnoszę się do jakby emocji swoich i naszych i nawet pani ornamentyka typu, że wspaniała firma, wspaniały projekt, jak najbardziej. Tylko my tu musimy zachować się sucho, oschle i powiem tak, na zimno. Niestety, a fakty są takie. Nie mamy dokumentów, które by uzasadniały potrzebę zmiany, konieczność albo możliwość właśnie zmiany rekomendacji. Nie, po prostu i przestrzegam, że jak przed taką próbą właśnie, że tutaj może zróbmy jakąś oszybkę. Mieliśmy już przykład na poprzedniej komisji, że dlatego, że ktoś tam jakieś ma związki, ktoś komuś coś obiecał i potem się powołują na każdej następnej komisji. A bo zrobiłeś tak wtedy, to dlaczego teraz nie? Każdy wyłom od reguły daje, proszę Państwa, coraz większe kłopoty. Dlatego, bo dura lex sed lex, przypominam, zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie. Proszę Państwa, ten projekt, rozumiem, uspokojony jestem moralnie i etycznie, że to jeszcze nie zamknięte, jeszcze będą pewnie, mam nadzieję, jakieś edycje i będziemy, wrócimy do tematu, a tabliczki się przydadzą, proponuję ich nie wyrzucać. Proszę Państwa, poddaję pod dyskusję zatem ten projekt. Muszę go znaleźć, proszę Państwa, kto jest za poparciem negatywnej rekomendacji pana burmistrza w odniesieniu do projektu pod tytułem Szlak pamięci mieszkańców Lubartowa, etap drugi, niech podniesie rękę do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pytanie, kto jest, może proszę Państwa, jeszcze raz podnieście. Nie jest to razem, tylko coś z liczeniem słabo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przepraszam, siedem głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna. Stwierdzam, że rekomendacja pana burmistrza została przyjęta. Także dziękuję. Dziękuję panie, ale odrzucamy ten projekt. Czy przyjmujemy stanowisko pana burmistrza. Państwo, przechodzimy do następnych punktów, a tym punktem jest czwarty. Zatwierdzenie ostatecznej listy projektów, które zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców oraz listy projektów zarekomendowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Na razie zajmujemy się zatem przyjęciem listy, które zostały zweryfikowane pozytywnie. Rozumiem, że to jest... Tu mamy odwołanie, modernizacja placu ulicy Lipowa i Wysłowa. A właśnie, przepraszam, ja już myślałem, przepraszam, cofam, tak jest, cofam. Słowa, które w ciągu minuty ostatnio wypowiedziałem. Pytanie. Na liście był projekt numer 22. Modernizacja placu, ulica Lipowa 1, ulica Słowackiego 5A. Projekt wpłynął po terminie. Ale projekt wpłynął po terminie, pisze. Negatywna rekomendacja i uwaga. Od wnioskodawcy nie wpłynęło w wymaganym terminie odwołanie, więc nie gadamy o tym. I 23. Cenne życie AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny, pisze, wycofanie projektu przez wnioskodawcę. Więc już zakończyliśmy i teraz przechodzimy, że musimy przyjąć ostateczną listę projektów zweryfikowanych pozytywnie, które trafią na listę do głosowania. Rozumiem, że to są wszystkie projekty, które były przed dzisiejszym zebraniem zweryfikowane pozytywnie, plus ten jeden w sprawie pana właśnie Kosaka, tamtej ulicy wewnętrznej. Czy taką listę mamy? Mamy już pozytywnie zweryfikowaną. No nie, jak będziemy głosować, to trzeba tę listę pokazać. Nie, to są zmienione dwa. Jeden. Właśnie, czyli rozumiem, że nawet zakładamy, że mamy, ale pani mi tam kiedyś podłoży. O.
Pani podłoży mi projekt, rozumiem, że zapisy, co się nagrywa, potem ktoś może nie wykorzystać. Podłoży mi dokument, a nie... który odzwierciedla prawdę materialną, zawartą także spokojnie, damy radę. Podsumuj mi, ile tych projektów jest zweryfikowanych pozytywnie, liczbowo? 14. Proszę Państwa, pytanie, czy stwierdzenie z uchwały i z treści porządku obrad, czy również do projektów zweryfikowanych pozytywnie musi być uzasadnienie, czy nie? Nie. Proszę Państwa, więc chce Pan zabrać głos, tak? Proszę bardzo, niech Pan... Tak, żeby nam to ułatwić, wystarczy, że odczytamy wszystkie projekty zweryfikowane pozytywnie i to będzie nasza lista. I to będzie zapisane w protokole. Z wyciągu z protokołu Pani sporządzi sobie odpis i Pan Przewodniczący bez żadnych dodatkowych jakichś konieczności uzupełnienia jakichkolwiek dokumentów będzie mógł swobodnie je podpisać i przekazać Panu Burmistrzowi. Świetnie, dziękuję za podpowiedź, czyli to nie muszę mi Pani nic podkładać, załatwimy to tak jak trzeba. Więc proszę Państwa, czytam listę i poddaję tę listę pod głosowanie celem zatwierdzenia, listę projektów zweryfikowanych pozytywnie, celem ich zatwierdzenia. Ta lista brzmi tak. Pierwsze, budowa chodnika, kontynuacja, dokończenie. Dwa, budowa miejskiej tężni solankowej. Trzy, kompleksowy remont odcinka ulicy 1 Maja wraz z chodnikami. Cztery, Delart Festival. Pięć, modernizacja placu zabaw na osiedlu Szaniawskiego. Sześć, odbudowa miejskiej pompy wodnej. Siedem, Open Rap Festival. Dziewięć, znaczy osiem, operacja powrót do gniazda. Dziewięć, projekt wykonania lekkiego zadaszenia schodów wejściowych do punktu interwencji kryzysowej i siedziby stowarzyszenia Klub Abstynencja Nadzieja, Abstynenta Nadzieja. 10. Przystanek Łokowa. 11. Samoobsługowe rowerowe stacje naprawcze. 12. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na osiedlu Szaniawskiego. 13. 26. Święto Roweru. 14. Przebudowa ulicy wewnętrznej na osiedlu 3 Maja pomiędzy ulicą Batalionu Chłopskich a ulicą Juliusza Słowackiego oraz Cenne Życie, czyli zakup defibrylatorów. Kto jest za zatwierdzeniem tej listy zweryfikowanej pozytywnie? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Proszę Państwa, uchwała przeszła jednomyślnie, wszystkie projekty zostały zatwierdzone. Teraz przechodzimy do drugiej części tego punktu, czyli do zatwierdzenia listy projektów zarekomendowanych negatywnie, tym razem wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie, rozumiem, będzie przepisane z tych kart rekomendacji negatywnych i to wystarczy. Czyli nie szukajmy nowego uzasadnienia, tylko rozumiem, że będą przepisane te pod kartami oceny przez Pana Burmistrza i to będzie uzasadnienie negatywne. Przeczytam listę tych projektów zweryfikowanych negatywnie, analogicznie jak pozytywnie i poddamy je pod głosowanie. Więc tak, to będzie łatwiejsze. Lista projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Pierwsze, budowa automatycznej toalety miejskiej. Dwa, dbamy o zdrowie naszych dzieci, zakup i montaż szafek szkolnych w SP3 Lubartów. Trzy, estetyczna, funkcjonalna i nowocześnie wyposażona stołówka do to jest to i. Cztery, interaktywny sposób na ekstra szkołę. Pięć, przebudowa ulicy wewnętrznej na osiedlu trzeciego... Przepraszam. 5. Przystany Garbarskie. 6. Szafki dla uczniów w szkole. Zdrowszy kręgosłup dla naszych dzieci. 7. Szlak pamięci mieszkańców Lubartowa. Etap drugi. 8. Modernizacja placu. Ulica Lipowa 1. Ulica Słowackiego 5a. Nie ominąłem niczego? Czyli 8 projektów negatywnie zweryfikowanych przez Pana Burmistrza i przez nas. Kto jest za przyjęciem tej listy wraz z uzasadnieniem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Proszę Państwa, jednomyślnie. Mamy już czwarty punkt za sobą. Obrad. Przechodzimy do... Proszę Państwa, do punktu...
5, czyli do zamknięcia obrad. Zamykam obrady posiedzenia, nie trzeba zwoływać żadnego nowego, tak? Zamykam posiedzenia obrad. Aha, dziękuję wszystkim za pracę. Do zobaczenia na komisji dzisiaj i na sesji jutro. Dziękuję i do widzenia.